Dobra. Dzień dobry Państwu. Witamy na debacie zorganizowanej przez Polską Agencję Prasową, przez redakcję PAP Biznes. Debacie poświęconej systemowi kaucyjnemu w Polsce, który ma być wprowadzony od 1 stycznia 2025 roku. I temat naszej debaty, czy jesteśmy gotowi na wdrożenie tego systemu, bo czasu zostało już niewiele. Przetoczyła się w ostatnich tygodniach duża dyskusja w branży i na szczeblu ministerstwa, co ewentualnie trzeba by w tej ustawie zmienić, żeby sprostać tym wszystkim wymogom, które ta ustawa wprowadza. Wiem, że parę dni temu była na ten temat dyskusja. Za chwilę pani minister Anita Sowińska ją podsumuje, ale chciałem przywitać najpierw wszystkich uczestników naszej debaty. Właśnie pani Anita Sowińska, Ministerstwo Środowiska i Klimatu, podsekretarz stanu. Pan Paweł Sosnowski, pełnomocnik zarządu do spraw regulacji środowiskowych, firma Interzero Polska. Pani Joanna Leoniewska-Gogola, zastępca dyrektora doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju Europa Środkowa, firma Deloitte. Pan Krzysztof Hornicki, wiceprezes zarządu Krajowy System Kaucyjny Zwrotka. I pan Andrzej Gantner, wiceprezes, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Ja się nazywam Piotr Orzek, jestem redaktorem naczelnym PAP Biznes. No właśnie, pani minister, pierwsze pytanie do pani kieruję i z prośbą o takie podsumowanie tych wszystkich dyskusji, które w ostatnich tygodniach toczyły się z branżą konsultacji. Jakie zmiany, na jakie zmiany ministerstwo się zgodziło i co chcecie wprowadzić? Chcę zaznaczyć, że te konsultacje toczyły się już od kilku tygodni. Oczywiście takim zwieńczeniem tych wszystkich głosów interesariuszy było spotkanie 5 marca, na którym uzgodniliśmy pewne postulaty, na które ministerstwo się zgadza. I z takich najważniejszych to, że kaucja powinna być bez VAT-u i niezależnie od tego, czy jest to butelka jednokrotnego użytku, czy wielokrotnego użytku. W obecnej ustawie nie jest to jasno zdefiniowane, a właściwie no, według wytycznych Ministerstwa Finansów butelki wielokrotnego użytku są objęte VAT-em, jednokrotnego nie. Natomiast chcemy, żeby jasno było to sprecyzowane. Drugi postulat dotyczy tego, że kaucja powinna iść za butelką. Tutaj przychylamy się do tej propozycji branży, bardzo zasadnej. Zresztą takie rozwiązania funkcjonują w całej Unii Europejskiej i nie ma powodu, żeby w Polsce było inaczej. Chodzi generalnie o to, żeby na każdym etapie sprzedaży każdy pobierał kaucję, niezależnie czy to jest sklep, czy to jest stacja benzynowa, czy to jest automat do sprzedaży napojów chociażby, tak? Tak, żeby uszczelnić ten system, ale też były takie postulaty, właściwie już decyzje co do wysokości kaucji, bo też już czas najwyższy, żeby przedsiębiorcy też mogli sobie to zaplanować też finansowo. Kaucja za butelki plastikowe i puszki metalowe ma wynosić 50 groszy, natomiast na butelki szklane wielokrotnego użytku 1 zł. Również dyskutowaliśmy o tym, o opłacie produktowej i tutaj no, tu na pewno utrzymamy tą niską stawkę w pierwszym roku działania systemu, ponieważ uznajemy to ten pierwszy rok działania za taki rozruchowy, natomiast jeszcze się ministerstwo przyjrzy tym stawkom, tak żeby były bardziej sprawiedliwe. Jeżeli chodzi o tą kwestię podmiotów, które są jakby w obowiązku przystąpić do systemu kaucyjnego, to tutaj niewiele się może zmienia, znaczy nadal ten obowiązek spoczywa na sklepach powyżej 200 metrów kwadratowych, natomiast chcemy, żeby do tego systemu włączyły się również małe sklepy, które sprzedają napoje w opakowaniach wielokrotnego użytku. Czyli jeżeli ktoś sprzedaje dane piwo w danej butelce, to będzie miał obowiązek, tak jak jest zresztą obecnie, to nic się nie zmienia, natomiast chcemy to doprecyzować. No i również dyskutowaliśmy na temat, jakie frakcje powinny być włączone do tego systemu i jakie opóźnione. I tutaj przychyliliśmy się do tego postulatu branży, żeby opóźnić
butelki na mleko i produkty mleczne. Natomiast i to będzie od 2026 roku, czyli planowane opóźnienie o jeden rok ze względów sanitarnych przede wszystkim. Natomiast od tego samego roku chcemy włączyć do systemu butelki standardowe, tak żeby wszyscy producenci napojów, również ci mali, mieli szansę z tych butelek wielokrotnego użytku, które są najbardziej ekologiczne, żeby mogli z tego korzystać. I to chyba takie najważniejsze. Jeszcze dopytam o harmonogram. Rozumiem, że teraz będzie trzeba przygotować nowelizację ustawy. Musi przejść przez cały proces legislacyjny. Jak to może wyglądać? Kiedy zakładacie, że nowelizacja ustawy wejdzie w życie? Zrobimy wszystko, co możliwe, żeby to wyszło przed 1 stycznia. Też chcę zaznaczyć, że funkcjonujemy już w pewnym... w pewnym obszarze prawnym, tak? Ta ustawa już jest. Ona została przyjęta w lipcu ubiegłego roku i też zdajemy sobie sprawę też z odpowiedzialności, jaka też na nas spoczywa, ponieważ niektóre przedsiębiorstwa, wiele przedsiębiorstw już się przygotowuje do tego systemu. Czas jest naprawdę bardzo krótki, natomiast już w tej chwili ministerstwo pracuje nad tymi konkretnymi rozwiązaniami. Zrobimy to tak szybko, jak to możliwe oczywiście. Chciałem zapytać pozostałych uczestników naszej debaty, przedstawicieli branży, czy jesteście Państwo zadowoleni z tych rozwiązań, na które zgodziło się Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Może zacznijmy od pana Andrzeja Gantnera, który reprezentuje Polską Federację Producentów Żywności. Działa. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim reprezentuję tylko Polską Federację Producentów Żywności, ale całą koalicję organizacji, które reprezentują faktycznie firmy napojowe, które wprowadzają opakowanie i produkty objęte tą ustawą, czyli między innymi Krajową Izbę Gospodarczą Przemysł Rozlewniczy, między innymi Krajową Unię Producentów Soków, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federację Producentów Polskich itd., itd. Czyli faktycznie duże organizacje, które skupiają działające na rynku od wielu, wielu lat firmy napojowe i posiadające również duże strumienie surowców wprowadzone w ten sposób na rynek. I powiem tak, oczywiście, co jest ważne poniekąd w kontekście tej ustawy, bo dla kogo jest system kaucyjny? System kaucyjny jest dla firm napojowych, po to, żeby mógł wywiązać się z zobowiązań płynących zarówno z ustawy Single Use Plastic, jak również domknąć obieg w opakowaniach również innego typu, nie tylko plastikowych. I to jest dla firm napojowych, żeby mogły to zrobić w sposób efektywny ekonomicznie, żeby mogły zrealizować narzucone poziomy zbiórki i żeby mogły również wykorzystać recyklat w stopniu, o którym również mówi SUP. Po prostu tego potrzebujemy. I to logiczne, że ustawa mówi, że to właśnie te firmy lub organizacje reprezentujące powinny taki system, takich operatorów tworzyć. Czy jesteśmy zadowoleni z tego, co pani minister powiedziała? Częściowo jesteśmy zadowoleni, ponieważ postulat dotyczący tego, że kaucja idzie za produktem, to jest postulat, który zapobiegnie miliardowym defraudacjom na kaucji. To jest bardzo ważne i tutaj zgłaszaliśmy to wielokrotnie i bardzo się cieszymy, że to zostało uwzględnione. Bardzo czekamy, aż zostanie zapisane w ustawie. Faktycznie dziwnym trafem w polskiej ustawie, która została stworzona przez Prawo i Sprawiedliwość, zaproponowano rozwiązanie, którego nie było nigdzie na świecie. Nigdzie, kompletnie nigdzie. Ciekawe, może warte zastanowienia dlaczego. Oczywiście jesteśmy zadowoleni z tego, że ministerstwo poparło, żeby nie było VAT-u na kaucję, bo jeżeli byłby VAT na kaucję, to albo konsumenci zapłaciliby ten VAT, czyli około 3 miliardów złotych, albo sklepy spożywcze zapłaciłyby VAT w okolicach 3 miliardów złotych. No nie można karać nikogo za to, że chce uczestniczyć w systemie kaucyjnym. Też bylibyśmy takim dziwnym krajem, który faktycznie takie rozwiązania wprowadza. Oczywiście niestety brakuje nam wielu innych jeszcze rzeczy, przede wszystkim rozwiązań, które uszczelnią system. Bo niestety ta ustawa jest źle zrobiona w bardzo wielu miejscach. Nie tylko w tym, ale bardzo wielu miejscach i będzie powodowała niestety bardzo poważne problemy, przede wszystkim w rozliczaniu się pomiędzy operatorami z kaucji. Ja pragnę tylko zauważyć, że ideą przewodnią tego, o czym mówiono o tej ustawie, że ma być wielu operatorów, to po to, żeby wszyscy mieli równe warunki tworzenia operatorów, bycia na rynku. Obecna ustawa absolutnie tego nie zapewnia.
kompletnie tego nie jest zaprzeczeniem w ogóle tej idei. Dlaczego? Ponieważ wszyscy duzi producenci napojów nie mogą w tej chwili stworzyć własnego operatora na czas, bo muszą przejść procedurę koncentracji, która trwa. I nie mają żadnych, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, i nie mają żadnych szans, absolutnie żadnych, żeby ich operator był gotowy operacyjnie, a nie papierowo 1 stycznia 2025. I druga bardzo ciekawa rzecz, bo ktoś bardzo mocno myślał nad tą ustawą, jak otworzył. Jest tam bardzo prosty zapis, że tak naprawdę pierwszy podmiot reprezentujący, który uzyska koncesję z ministerstwa, będzie mógł dyktować wszystkim pozostałym podmiotom reprezentującym warunki współpracy. Bo wszyscy inni, żeby móc uruchomić swoje systemy kaucyjne, będą musieli podpisać z tym właśnie podmiotem. Kto to wymyślił i co to ma wspólnego z wolnym rynkiem? To myślę, że to jest, warto by to było sprawdzić, na jakiej zasadzie to ma funkcjonować. Ale ten jeden podmiot, który pierwszy uzyska koncesję, wszystkim innym będzie dyktował warunki co do rozliczania kaucji, co do rozliczania opakowań i wielu, wielu innych rzeczy. Bardzo, bardzo ciekawy temat i moim zdaniem bardzo mocno dyskryminujący wszystkich pozostałych operatorów. Więc co do kierunku, jesteśmy oczywiście, bardzo nam się podoba podejście ministerstwa i otwartość na te wszystkie postulaty, której nie widzieliśmy w poprzednim rządzie i bardzo dziękujemy pani minister. Co do rzeczy, które trzeba zmienić w ustawie, jest ich więcej niż to, o czym do tej pory dyskutowaliśmy. Oczywiście jesteśmy zdecydowanie również przeciwni, wspólnie zresztą z Polską Izbą Handlu i POHiD-em, przeciwko temu, żeby w systemie kaucyjnym było opakowanie po produktach mleczarskich. Również Polska Izba Mleka jest przeciwna takim rozwiązaniom, uważając, że na dzień dzisiejszy są one i prawdopodobnie za rok również nierealizowalne. To tak pokrótce, jeszcze potem nawiążę do tych możliwości defraudacji i problemów, jakie wynikają ze wszystkich rozwiązań, ale pragnę od razu podkreślić, dla większości firm napojowych i operatorów utworzonych z tych firm, dużych operatorów, którzy będą zarządzali naprawdę dużym strumieniem surowca, 1 stycznia 2025 jest kompletnie nierealny, nierealizowalny i niemożliwy do spełnienia. Dziękuję. Dziękuję wam. Teraz pytanie do pana Krzysztofa Chornickiego, który reprezentuje firmę, która chce być, jak rozumiem, takim operatorem systemu. Więc pytanie, tutaj trochę pan prezes Gantner o tym mówił, że to będzie trudne zadanie, żeby stworzyć taki podmiot. Jak to wygląda z waszej perspektywy i jak wy też odnosicie się do tych zmian, które zaproponowało ministerstwo? Ja jestem bardzo zadowolony. Jest okej, okay. Teraz jest okej. Okay. Ja jestem bardzo zadowolony z tych zmian, które zostały wprowadzone, bo rzeczywiście są to te punkty, które umożliwią, żeby system od 2025 roku mógł ruszyć. Bo pierwsza sprawa, o której tutaj pani minister nie wspomniała, która jest moim zdaniem też bardzo ważna, to możliwość utrzymania wielości operatorów zgodnie z ustawą. Każda monopolizacja rynku jest niewłaściwa, każda monopolizacja rynku będzie powodować wzrost kosztów, więc tutaj mamy możliwość wolnej konkurencji na rynku. Natomiast jeżeli chodzi o te postulaty, które zostały wymienione, to zdecydowanie prawidłowy obieg kaucji w systemie, czyli kaucja idąca za produktem na każdym etapie, to jest rzecz niezbędna, żeby systemem kaucyjnym efektywnie objąć branżę gastronomiczną, branżę hotelarską, wszystkie te inne niż tradycyjne sklepy, w których są sprzedawane napoje w opakowaniach. To jest też jedyna możliwość, żeby podmiot reprezentujący nie musiał ściągać kaucji od tysięcy małych sklepów, które w Polsce będą pobierać kaucję, a nie będą musiały jej zwracać. Te sklepy o powierzchni handlowej poniżej 200 m² nie będą musiały włączyć się do systemu. Oczywiście będą mogły to zrobić, ale na pewno wiele z nich się nie włączy i wtedy one będą kaucję tylko pobierać, bo będą sprzedawać napoje w opakowaniach dalej, natomiast nie będą musiały jej konsumentom zwracać. Zatem obieg kaucji taki, w którym kaucja idzie za produktem, zapobiega konieczności ściągania tej kaucji właśnie z tych tysięcy małych sklepów. Tak jak zostało powiedziane, produkty mleczne, uważam, że bardzo dobry kompromis. Z jednej strony przesunięcie ich na 2026 rok, gdzie system będzie już miał 12 miesięcy za sobą, a z drugiej strony też nie dyskryminowanie ich w takim sensie, że tutaj też podmioty, które wprowadzają na rynek te produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych, też mają te poziomy z dyrektywy SUP do osiągnięcia, więc tutaj pojawiłby się pewien kłopot dla nich w kwestii osiągnięcia tych poziomów, więc moim zdaniem bardzo dobry kompromis, jeżeli chodzi o nie włączanie tego od 25, przesunięcie o jeden rok. I kwestie związane z obrotem, z obiegiem kaucji, tak jak powiedzieliśmy, z produktami mlecznymi też, więc
z mojego punktu widzenia jest to tak, jak powinno wyglądać, żeby system mógł od 2025 roku ruszyć. Jeżeli chodzi o nasze przygotowania, to grupa Biosystem, która założyła zwrotkę, czy współzałożyła zwrotkę, już nie chcę mówić, że dawno temu, ale już ponad rok temu zaczęła przygotowywać się do systemu kaucyjnego. Wiadomo było, że ta ustawa wejdzie. Nie było może wiadomo, w jakim kształcie, natomiast te główne elementy systemu kaucyjnego były oczywiste. Z naszej strony był to operacyjny system IT do zarządzania całym systemem. To jest duża inwestycja i finansowo, i operacyjnie. Natomiast dzięki temu będziemy w 2025 roku gotowi. Więc wszystko jest na dobrej drodze, żeby system uruchomić. Dziękuję. Dziękuję. Teraz pytanie do pani Joanny Leoniewskiej-Gogola. Pytanie, to też oczywiście prośba o ustosunkowanie się do tych propozycji zmian, ale też pytanie może dodatkowe, rozszerzające. Pytanie tytułowe naszej debaty, czyli czy jesteśmy gotowi na wprowadzenie tej ustawy od 2025 roku, też w kontekście rozszerzenia odpowiedzialności producenta. Znaczy tak, myślę, że warto tutaj wspomnieć jeszcze a propos poprzedniego pytania, że rzeczywiście odpowiedź ministerstwa jest na postulaty, które były przez wiele miesięcy konstruowane i to przez wiele branż, wiele też izb, więc jakby to było wypracowywane przez wiele miesięcy, więc myślę, że tutaj bardzo dobry krok jest, że faktycznie jest ta odpowiedź i jest odpowiedź na te postulaty, taka jak faktycznie branża na to liczyła, więc myślę, że tutaj bardzo dobry sygnał. To, co zostało już wspomniane też, no, olbrzymim wyzwaniem na pewno będzie kwestia właśnie dogadania się pomiędzy operatorami, czyli że sytuacja, w której pierwsi operatorzy zostaną jakby uruchomieni, będą mieli możliwość funkcjonowania, na pytanie, na jakich zasadach będą współpracować z pozostałymi tymi podmiotami reprezentującymi. I tutaj z jednej strony, no w ogóle jak ma wyglądać ten system, wiemy, że system ma być powszechny, ma być równy, tak? Dobrze było, żeby był jednolity jednak dla konsumenta. Pytanie, czy przy wielu operatorach to tak będzie wyglądało i będzie to możliwe. Tu zostało powiedziane przez mojego poprzednika o systemie IT, który jest już prawie gotowy, jak zrozumiałam. No i znowu pytanie, czy każdy operator teraz będzie budował swój własny system, swój własny sposób, w jaki będzie rozliczana niezwrócona kaucja, w jaki sposób będą rozliczane opakowania sprzedane, zwrócone, więc wiele jest pytań, bardzo wiele pytań, jak ta współpraca będzie wyglądała w skali całej Polski i w związku z czym odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy gotowi, no nie jesteśmy, myślę, gotowi. W skali Polski nie jesteśmy, bo jeżeli popatrzymy na producentów, tak jak zostało wspomniane, czyli tych, którzy mają właśnie tą swoją organizacyjną i przede wszystkim finansową odpowiedzialność za te opakowania, za ich zbiórkę i za gospodarowanie podjąć. Nie są jeszcze gotowi do tego, żeby założyć swój podmiot reprezentujący. Nie są jeszcze gotowi z tym, żeby dostosować swoje opakowania do odpowiedniego znakowania. Sklepy nie są gotowe ze swoimi powierzchniami, przede wszystkim magazynowymi, które miały przygotowane jakby na zupełnie inny sposób działania, po prostu na swoje normalne funkcjonowanie sprzedaży. Nie są na to gotowe. Jeżeli myślimy o tym, że chcemy zoptymalizować zbiórkę i wdrożyć recyklomaty w punktach zbiórki, co jest oczywiście zasadne, bo drodzy Państwo, jak też wynika z naszych gdzieś tam analiz, które robimy teraz, no bo to nie jest też tajemnica, że wszyscy się przygotowują do systemu kaucyjnego, żeby byli gotowi. No to jeżeli liczymy, że nawet rocznie będzie do przewiezienia około 17 milionów palet opakowań z tworzyw sztucznych i z metali i to w tym takim ujęciu, żeby zostaną one faktycznie zgniecione, czyli zostaną ujęte w tym systemie recyklomatów, no to jeżeli będziemy mówić o manualnej zbiórce, no to musimy się liczyć z kosztem i z wielkością około 4 razy większym. W związku z czym tak naprawdę no, musimy też zwrócić uwagę na te dostosowania, bo tych punktów zbiórki po prostu mamy tyle, że musimy je dostosować. Więc odpowiedź, czy jesteśmy gotowi, myślę, że zaraz jeszcze będziemy sobie to szerzej o tym mówić, ale no na dziś obawiamy się, że nie jesteśmy gotowi w skali Polski. Najszybciej pewnie będzie konsument gotowy, no bo konsument od razu poczuje, że musi dopłacić tą kaucję za produkt, po który sięga z półki. Natomiast no, pytanie, czy ten system właśnie będzie na tyle jednolity, że będzie mógł się w tym odnaleźć konsument.
Dziękuję. I na koniec tej rundy, pierwszej rundy, Paweł Sosnowski. Pan reprezentuje firmę InterZero, która, jak rozumiem, też doradza producentom, dystrybutorom, jeśli chodzi o to wdrażanie w przyszłości tego systemu. I też właśnie w takim razie pytanie do pana o tą gotowość branży, na tych sklepów, tysięcy sklepów i producentów, na to, żeby wdrożyć ten system od 1 stycznia. I jakie są główne ich uwagi i obawy, jeśli chodzi o ten system? Grupa InterZero nie tylko doradza przedsiębiorcom, ale także współpracuje z Polską Izbą Odzysku i Recyklingu Opakowań, która również zamierza być w przyszłości operatorem systemu. I najpierw może powiem o tych zmianach, ale to potwierdzę to, co wszyscy powiedzieli, że rzeczywiście idą w dobrym kierunku. Cieszymy się z tych zmian. Cieszymy się też, że to nie są zmiany, które całkowicie przewracają ten system. Nie są to zmiany rewolucyjne, ale uzupełniające te zapisy o te niezbędne korekty, które były oczekiwane przez przedsiębiorców. Ale chciałbym nawiązać też do tego, co pani Joanna powiedziała, i to w kontekście tego, czy jesteśmy przygotowani do uruchomienia systemu kaucyjnego, bo w tych zmianach, które zostały zaproponowane, zabrakło mi właśnie takiego koordynatora systemów kaucyjnych, takiej instytucji parasolowej, która by synchronizowała działanie kilku systemów kaucyjnych, trochę na wzór niemiecki, bo w Niemczech też jest kilku operatorów i jest taka instytucja powołana przez samych przedsiębiorców, która koordynuje to działanie, ale nie tylko w zakresie chociażby wymiany odpadów, ale także w zakresie przepływów kaucji, zwracania kaucji do sprzedawców. Jest kilka rzeczy, które taki koordynator mógłby zapewnić. Wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy będziemy mieli tych systemów, tych podmiotów reprezentujących więcej niż jeden, a na pewno tak będzie, no to taki podmiot byłby przydatny. I jeszcze jednej rzeczy, które też mi zabrakło w tych przepisach, ale to są tylko, jak rozumiem, na razie propozycje, a pewnie w trakcie prac legislacyjnych dodatkowo uzupełnienia pewnie będą również możliwe, to jest usprawnienie odbioru odpadów ze sklepów, z jednostek handlowych, czyli zmniejszenie wymagań administracyjnych związanych chociażby z transportem odpadów opakowaniowych ze sklepów i potraktowanie tego jako nieprofesjonalnego transportu, czyli nie wymagającego rejestracji, co zmniejszyłoby też i ślad węglowy, bo można byłoby odbierać odpady ze sklepów tymi samymi pojazdami, którymi dostarczane są również produkty do tych sklepów, w których nastąpił odbiór opakowań. Więc kilka takich rzeczy, które jeszcze by wymagały pewnie dodania do tego projektu ustawy, ale generalnie kierunek jest dobry. I czy uda się uruchomić systemy w 2025 roku? Ja uważam, że tak. Pojawi się kilku operatorów już, niektórzy sygnalizują, że są gotowi w przyszłości utworzyć ten system. Wiemy o tym, że ustawa, że system kaucyjny będzie w Polsce funkcjonował tak naprawdę od roku 2022, bo wtedy już pierwsze projekty się pojawiły. We wrześniu zeszłego roku ustawa została opublikowana, więc już od pewnego czasu ci, którzy zamierzają tworzyć te systemy kaucyjne, pracują nad utworzeniem tych systemów. Więc oczywiście tego czasu jest mało. Pewnie 1 stycznia te systemy nie zostaną uruchomione, ale w kolejnych miesiącach zapewne tak. Więc ja tu jestem dobrej myśli, że te systemy zaczną funkcjonować, aczkolwiek no jest kilka jeszcze rzeczy, które wymagają zastanowienia, czy też doprecyzowania, oprócz tego, co powiedziałem przed chwilą, też na poziomie ustawowym, czy na poziomie rozporządzeń, około tej ustawy, ale myślę, że będziemy mogli jeszcze o tym parę słów powiedzieć później. Pani minister, dużo pochwał i dużo zadowolenia, jak słychać w głosach branży. Czy mogłaby pani podsumować? Ale ja też bym powiedział o tym VAT-ie, bo dzisiaj uzyskaliśmy informację z Ministerstwa Finansów, że poczeka na konkretny projekt, zanim zdecyduje, czy to zwolnienie z butelek z VAT-u rzeczywiście jest możliwe. Takie prośba o podsumowanie tego, co tutaj, tych głosów, które tutaj padły i ewentualnie tego, co mówi Ministerstwo Finansów. To może zacznę od tego, co mówi Ministerstwo Finansów. No, ja nie spodziewałabym się niczego innego, dlatego że Ministerstwo Finansów jest od tego, żeby patrzeć na wszystkim na ręce i rzeczywiście dopiero jak przepis będzie gotowy i dopiero jak będzie w konsultacjach międzyresortowych, to oni mogą powiedzieć tak. Także tutaj liczę na dobrą współpracę. Ta współpraca już od jakiegoś czasu się dobrze kreuje, także myślę, że no, ale oczywiście zapisy muszą być. Bardzo dziękuję za te głosy. No,
wsparcia, ale to tak naprawdę to ja dziękuję za to, że państwo się przyczynili do tych konsultacji, dlatego że tych głosów było naprawdę dużo. My to wszystko zbieraliśmy już od jakiegoś czasu i analizowaliśmy to. Spotkania robiliśmy wewnętrzne, również z Instytutem Ochrony Środowiska, także te prace trwały. Tu rzeczywiście nie powiedziałam o tym, że potrzebna jest pewna instytucja parasolowa. Nad tym również pracujemy i przyznaję, że to jest jedno z trudniejszych do rozwiązania problemów, natomiast no, pracujemy nad tym, także uważam, że musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, a jeżeli w Europie takie instytucje są, to w takim, to po prostu też przyjrzymy się temu i być może weźmiemy z nich przykład, a być może nie, bo to różnie może być, bo to koncepcje też mogą być różne. Także dziękuję bardzo i cóż, no zrobimy, tak jak powiedziałam, zrobimy wszystko, żeby to wszystko spiąć, wszystko w całość i dowieść na czas, aczkolwiek też tutaj też chcę zaznaczyć, że zadanie mamy trudne, dlatego że ta ustawa, z tego co mi wiadomo, podlega również notyfikacji unijnej, także też to jest wyzwanie. Pani minister, jeszcze dopytam, takie zupełnie podstawowe pytanie. Czemu służy ta ustawa? Co wy chcecie osiągnąć? Jakie mogą być koszty tego? I czy to są koszty też, które mogą się przełożyć na konsumentów? I jakie cele chcecie osiągnąć dzięki wprowadzeniu tego systemu kaucyjnego? No przede wszystkim ta ustawa służy środowisku i ludziom, czyli również przyszłym pokoleniom. Chcę, aby odpadów było jak najmniej, a nawet jeżeli powstawają odpady, no to żeby były recyklingowane. No i oczywiście tutaj Unia Europejska nadaje ton i wyznacza te ambitne cele selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. W pierwszym roku, czyli w 2025 roku, to jest 77%, potem to wzrasta stopniowo aż do 2029 roku, gdzie mamy osiągnąć 90%. To jest wyzwanie. Uważam, że bez systemu kaucyjnego nie jest to możliwe, aczkolwiek to nie jest tak, że Unia nam narzuca system kaucyjny. Możemy teoretycznie osiągnąć te cele bez systemu kaucyjnego, natomiast mam wątpliwości, czy to jest w ogóle możliwe. Natomiast ja osobiście chciałabym również przygotować ten system na kolejny system 2.0, czyli na system opakowań wielokrotnego użytku, dlatego że badania LCA wskazują, że to właśnie opakowania wielokrotnego użytku, jeżeli osiągniemy pewien efekt skali, są najbardziej ekologiczne i rozwiązaniem tutaj są opakowania standardowe. Oczywiście jako opcja dla firm, nie jako wymóg, natomiast to by dawało możliwość wszystkim producentom włączenia się do systemu i mogę sobie wyobrazić w przyszłości rozszerzenie tego systemu, ale to tak jak mówię, w przyszłości, czyli na inne napoje, nie tylko piwa, ale i wódki, i soki, być może mleko wielokrotnego użytku. W jakiej perspektywie? Ja myślę, że to jest kilku lat. Chciałabym, aby w 2026 roku pierwsza butelka została wprowadzona, żebyśmy sobie to przetestowali, a następnie no, do tego muszą być analizy zrobione, co jest najbardziej opłacalne z punktu widzenia właśnie takiego środowiskowego, logistycznego, ekonomicznego również. Chciałem też zapytać o koszty. Czy jesteśmy świadomi kosztów, które wiążą się z wprowadzeniem tej ustawy i tego systemu kaucyjnego? Może to pytanie skieruję do pani Joanny Leoniewskiego-Golo. Drodzy państwo, to tak, jeżeli popatrzymy, jeszcze też pozwolę sobie odnieść się do tego celu systemu kaucyjnego, bo rzeczywiście, no, kiedy będziemy mieć mniej odpadów? Mówimy tutaj, pewnie wszyscy mamy na myśli tych mniej odpadów, te, które rzeczywiście nie trafiają do recyklingu. Mamy, właściwie jest jedna opcja, wtedy, kiedy będą miały swoją wartość. I teraz, drodzy państwo, wyzwaniem we wprowadzeniu systemu kaucyjnego będzie przede wszystkim połączenie systemu kaucyjnego z obecnie obowiązującymi systemami. I jeżeli popatrzymy na butelkę PET, której tak naprawdę i tak już teraz zbieramy ponad połowę, no to ten cel 77% już się nie wydaje być aż taki daleko
idący. Jeżeli popatrzymy na puszkę, no to tutaj branża mówi, że zbiórka jest na poziomie 80-90% nawet. Więc tym bardziej jakby ten cel, który jest do osiągnięcia, jest absolutnie do osiągnięcia tym systemem, który jest. I teraz to, co musimy sobie zwrócić uwagę i to, co zaczęłam mówić o tej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, bo teraz oczywiście skupiamy się tylko i wyłącznie na butelkach napojowych. Miejmy świadomość, drodzy Państwo, że to jest około 300 tysięcy ton w skali 14 milionów ton odpadów komunalnych, czyli około jakiegoś 2% całego strumienia komunalnego, którym my jako mieszkańcy i konsumenci jakby zarządzamy w swoich gospodarstwach. I co do kosztów, drodzy Państwo, no my w 2016 roku popełniliśmy taki raport, w którym wyszło nam, że w zależności od scenariusza, jakbyśmy przyjęli w skali Polski dla systemu kaucyjnego, no to te koszty jakby obsługi by były między 21 a 56 groszy za sztukę opakowania napojowego. Teraz wiemy, że mamy zupełnie inne warunki, więc te koszty będą jeszcze dużo wyższe. I szczerze mówiąc, jak patrzymy teraz na aktualne uwarunkowania, jak wyglądają i po pandemii, tak i teraz w trakcie wojny, ale w ogóle jakby cała sytuacja, którą mamy teraz i geopolityczna i ekonomiczna, no to nawet uśredniając koszt obsługi butelki z tworzyw czy też puszki, no to jesteśmy tak naprawdę w takich okolicach 10 tysięcy złotych za tonę. Więc to naprawdę są olbrzymie koszty, które trzeba będzie jednak jakby ponieść na zrobienie tego systemu. Zwróćmy uwagę, drodzy Państwo, że jak mówiliśmy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jak był aktualizowany Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, tam mówiliśmy o tym, że mamy pewną lukę inwestycyjną w instalacjach od selektywnej zbiórki do tego ostatecznego zagospodarowania. I wówczas mówiliśmy, że ta luka to jest mniej więcej tam 23 miliardy złotych w przeciągu 13 lat od 21 do 33 roku. Natomiast w naszym raporcie już wtedy wyszło, w tym 2016 roku, że samo utworzenie systemu kaucyjnego dla tych 2% odpadów komunalnych wahać się będzie między 19 a 24 miliardy złotych. I na te koszty, drodzy Państwo, musimy być tego świadomi, bo teraz nawet jak rozmawiamy z pojedynczymi przedsiębiorstwami, które muszą przygotować swoją logistykę zwrotną na te właśnie przewożenie tych palet, które muszą przygotować swoje zaplecza magazynowe, które muszą w ogóle się dostosować, to naprawdę w skali pojedynczego przedsiębiorstwa to są miliardowe przygotowania i koszty, które trzeba będzie ponieść na samo tak naprawdę ruszenie z systemem kaucyjnym. Więc rzeczywiście te koszty, myślę, że musimy być wszyscy świadomi, że poniesiemy je wszyscy. No bo to nie będzie tylko tak, że sklep czy producent je poniesie, tylko my wszyscy jako konsumenci, jako ci, którzy odpowiadają właśnie za to środowisko, bo tutaj myślę, że wszyscy się zgadzamy co do celu, że ostatecznym beneficjentem no, w ogóle tych wszystkich naszych działań powinno być środowisko. Więc rzeczywiście to będzie olbrzymie wyzwanie. Bardzo się cieszę, że pani minister mówi o tym wielokrotności i o tym, że faktycznie musimy iść w tym kierunku. Jak najbardziej tak. Natomiast już teraz widać to z doświadczeń, z pilotaży, które wprowadzają poszczególne sieci handlowe, które sprawdzają sobie recyklomaty pod względem właśnie systemu kaucyjnego. No widać, że jakby pod względem i logistycznym, i kosztowym najlepszym rozwiązaniem chociażby jako ta wkładka tak, do recyklomatów jest jednak z papieru, czyli karton, a nie wielokrotnego użytku skrzynka. Więc znowu trochę odwracamy tą naszą logikę wchodzenia w wielokrotny użytek na to, żeby jednak te koszty jakoś ograniczyć, chociażby w tych pierwszych latach funkcjonowania systemu kaucyjnego. Więc na pewno jest to do zastanowienia, na pewno jest do zastanowienia ten koszt, który ponosimy na, tak jak wspomniałam, no jednak niewielki procent tych odpadów komunalnych, które mamy i które tak naprawdę chcielibyśmy zagospodarowywać w odpowiedni sposób, czyli poddawać recyklingowi, a najlepiej nie wytwarzać, tak? Pan Andrzej Gantner prosił o głos. Ja się cieszę, że mówimy o kosztach, bo tak naprawdę koszty w pierwszej kolejności muszą ponieść firmy napojowe. I to jest odpowiedź, dlaczego grupują się, żeby stworzyć operatora. Ponieważ podmiot reprezentujący to nie jest podmiot na papierze albo podmiot w chmurze.
to jest podmiot, który musi stworzyć system funkcjonujący. Musi zapewnić jego finansowanie, musi zapewnić maszyny, musi zapewnić umowy z małymi sklepami, żeby były w tym systemie, bo wszyscy doskonale wiedzą, że każdy mały sklep, który nie będzie w systemie kaucyjnym, straci obroty na napojach. Taka jest prawda. A mamy minimum 55 tysięcy sklepów, z którymi trzeba fizycznie podpisać umowy, żeby one mogły być w tym systemie. Mam pytanie, jak mamy to zrobić do 1 stycznia 2025, skoro nawet nie znamy do końca ostatecznego kształtu ustawy, bo wszystkie poprawki są niewątpliwie słuszne, ale proszę zauważyć, notyfikacja techniczna 3 miesiące minimum, o ile nie będzie tak zwanych krytycznych uwag z innych państw. Jak będą? 6 miesięcy. Mamy marzec, połowę marca. Ja rozumiem, że niektórzy, którzy wprowadzają niewielkie ilości napojów na rynek, naprawdę niewielkie, tak, mogą sobie pozwolić na to, że oni nie przejmują się tym za bardzo. Oni już tam, że tak powiem, nadrukowali sobie na opakowania kaucję, bo już takie opakowania widziałem, mimo że nie ma rozporządzenia. Że nie ma rozporządzenia. Żadna duża firma nie pozwoli sobie na takie coś. Nie pozwoli, bo gdyby, nie daj Boże, coś się zmieniło, to kto weźmie odpowiedzialność za straty, które wynikną? I koszty. Myśmy modelowali, to nie jest tak, że branża napojowa nie przygotowywała się do systemu kaucyjnego. Myśmy robili modelingi, zanim jeszcze niektóre firmy w ogóle miały pojęcie o tym, że system kaucyjny może wejść. I z pierwszego modelingu, który żeśmy zrobili 4 lata temu, to dla jednego operatora koszt utworzenia systemu kaucyjnego operacyjnego tak naprawdę, czyli funkcjonującego, to już wtedy było ponad 1,5 miliarda złotych. To są pieniądze, które trzeba wyłożyć, zainwestować, zapłacić, żeby uruchomić system. To nie są jakieś drobne rzeczy. A dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ system kaucyjny jest oczywiście bardzo ważny środowiskowo, ale system kaucyjny to jest zobowiązanie. To jest bardzo poważne zobowiązanie wobec społeczeństwa, że każda kaucja, którą ktoś zapłaci, zostanie mu zwrócona, że każda butelka, która jest przedmiotem systemu kaucyjnego, zostanie zaliczona, jeżeli zostanie zebrana, trafi jako poziom zbiórki do każdego odpowiadającego i wprowadzającego. To jest zobowiązanie na olbrzymie pieniądze. To nie jest jakaś drobna rzecz, którą sobie możemy pożartować i będzie, nie będzie, a może będzie trochę, a będzie było. Nie, to jest bardzo poważne zobowiązanie. Jeżeli konsument kupi butelkę w systemie kaucyjnym i nie będzie mógł jej oddać, albo będzie miał poważne problemy, żeby ją oddać, to jest pierwszy i ostatni zakup w systemie kaucyjnym. Taka będzie prawda. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Koszty, koszty, koszty. Tutaj są również koszty dotyczące bieżącego funkcjonowania systemu. Pani wyliczyła na tam 30 groszy. Myśmy 3 lata temu już szacowali, że to może być 50 groszy od opakowania. 50 groszy od opakowania. To ma olbrzymie koszty. Tak naprawdę trudno się dziwić, że ci, którzy mają te koszty ponieść, a w pierwszej kolejności są to firmy napojowe, te, które produkują napoje, które są zobowiązane do realizacji, nie chcą opierać się na, powiedzmy, innych operatorach niż tych, którzy oni sami stworzą. Bo na koniec dnia w tym całym rachunku liczy się również to, jakie koszty będzie miał operator. Czy będą to uzasadnione koszty? Czy będzie on faktycznie działał na rzecz firm wprowadzających, czy może na rzecz firm odpadowych, które chcą na tym zarobić? Jak będzie zbudowany ten system właśnie pod tym kątem i czy pozwoli on faktycznie, i czy faktycznie efektem będzie to, że jeżeli operator wypracuje jakiekolwiek zyski, to zostaną one przekierowane z powrotem do systemu kaucyjnego, czyli obniżą koszty funkcjonowania. Czy faktycznie firmy napojowe, które zapłacą za ten system, będą miały dostęp do recyklatu? Czyli że nie będzie tak, że jakiś operator sobie zbierze opakowania swoje, cudze, bo na razie ustawa pozwala, że można zbierać wszystkich opakowania, jakie się chce, i potem sobie je sprzeda, zarobi na tym mnóstwo pieniędzy, a nam wystawi rachunek. Dlatego tak bardzo apelujemy o to, żeby nie lekceważyć sytuacji, w której branża napojowa nie ma równych warunków do stworzenia operatorów, bo nie ma. Do tematu szczelności systemu i zabezpieczenia przed oszustwami to wrócimy jeszcze w ostatniej części naszej dyskusji, ale teraz chciałem wykorzystać obecność kandydatów na operatorów i poprosić o odniesienie się do tego, co mówił też pan prezes Gantner, Paweł Sosnowski. Czy rzeczywiście to są takie koszty i jakby jakie główne bariery widzicie w tworzeniu tego systemu? Co do kosztów, to niewątpliwie zgoda, tylko
w sytuacji, kiedy jest więcej operatorów, a nie jest monopol, to wydaje się, że te koszty, presja na obniżanie tych kosztów operacyjnych operatora będzie większa niż w przypadku, kiedy będzie to monopol jednego operatora, który będzie wykonywał obowiązki w imieniu wszystkich przedsiębiorców. Stąd wydaje się, że ta konkurencja nie jest złym rozwiązaniem w tym przypadku. Natomiast jeśli mówimy tutaj o kosztach, to chciałbym zwrócić uwagę, że wyliczenia chociażby sieci handlowych wskazują na to, że sam odbiór opakowania, jednej sztuki opakowania to jest kilkanaście groszy, jakie muszą ponieść właśnie sprzedawcy na odebranie tego opakowania i zapewnienie odpowiednich warunków i wszystkie inne czynności związane z odbiorem. Co to oznacza? To oznacza, że w przypadku na przykład puszki metalowej, której w kilogramie jest około 50 sztuk, jeżeli przeliczymy sobie te koszty po kilkanaście groszy na jedną sztukę, to za jeden kilogram takich opakowań będziemy mieli ponad 5 zł. 7 w zależności od tego, jak wysoko będą policzone te koszty na poziomie sklepów i ile trzeba będzie sklepom zapłacić. Ale dodatkowo przecież to nie są wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem tych odpadów. Mamy jeszcze przecież i transport, i sortowanie, i zagospodarowanie na już tak poprzez przetworzenie tych odpadów, więc tych kosztów jest bardzo dużo i one sumują się nawet na większym poziomie niż 50 groszy, myślę, że to złotówka, może nawet więcej, na jedną sztukę opakowania. I mówiąc o tym, czy systemy kaucyjne zostaną uruchomione w 2025 roku, to one uważam, że zostaną uruchomione, ale pytanie, czy przedsiębiorcy będą chcieli przystępować do tych systemów kaucyjnych? Dlaczego? Dlatego, że będziemy mieli opłatę produktową za 1 kg wynoszącą 10 groszy. Przy czym koszty zagospodarowania kilograma takich puszek wyniosą ponad złotówkę. W związku z tym będzie alternatywa. Czy przystępujemy do systemu i płacimy złotówkę, czy płacimy opłatę produktową w wysokości 10 groszy? Tutaj pani minister mówiła, że jeszcze analizowane są te stawki. To nie chodzi o to, żeby karać przedsiębiorców, bo nie są w stanie uzyskać wymaganych poziomów, ale też nie zniechęcać do tego, żeby nie przystępowali do systemu, bo koszty rzeczywiście są wysokie i musimy mieć pełną świadomość, że te koszty tak naprawdę ostatecznie poniosą konsumenci, no bo te koszty będą wliczone w cenę produktu. Więc system kaucyjny nie jest tani. Tutaj pani Joanna mówiła, podawała szereg różnych liczb, cyfr i to mówiąc o miliardach złotych, więc to rzeczywiście będzie drogie. Natomiast no, trzeba też pamiętać o tym przy tworzeniu tych przepisów, że te koszty, nie może być alternatywy w postaci niskiej opłaty produktowej w stosunku do tych kosztów, jakie będą wynikały z funkcjonowania tego systemu. I też pytanie o koszty do Krzysztofa Chornickiego. Ja bym jeszcze chciał wrócić do kwestii celów systemu kaucyjnego, bo to powinno być też dobry początek do rozmowy o kosztach, bo oczywiście system kaucyjny, tak jak zostało tu powiedziane, ma zrealizować pewne obowiązki prawne wynikające z dyrektywy SUP, czyli poziom zbiórki i zawartość recyklatu w butelce, ale musimy pamiętać o tym, po co system kaucyjny jest tak naprawdę stworzony, czy będzie tworzony. To jest realna ochrona środowiska. To jest również kształtowanie realnych, faktycznych, zrównoważonych nawyków konsumenckich wśród kupujących. Więc tutaj mówimy o kosztach i ja ich nie neguję. Absolutnie, natomiast pamiętajmy, że to jest inwestycja w środowisko naturalne, to jest inwestycja w przyszłe pokolenia, w ich nawyki konsumenckie i to jest wręcz modelowy przykład cyrkularnego modelu biznesowego, czyli tego, co w gospodarce o obiegu zamkniętym nam potrzeba. Zatem musimy o tym pamiętać, że to nie jest... Nie mówimy tylko tutaj, nie powinniśmy tylko patrzeć na stronę kosztową, ona oczywiście jest, natomiast mamy tutaj realizować bardzo konkretne cele. Jeżeli chodzi o inne kwestie, to też mówię to oczywiście za siebie, natomiast my nie zamierzamy wyważać otwartych drzwi, czyli korzystać również zamierzamy z istniejących systemów zbiórki, czy to z logistyki zwrotnej sieci handlowych, które obowiązują w Polsce, są i działają, czy to z firm, które działają w branży komunalnej, czy w odbiorze odpadów, więc tutaj też trzeba pamiętać, że to nie będzie budowa alternatywnego systemu nagle, alternatywnych systemów odbioru, sortowania, zbierania. To będą już istniejące jednostki i to też jest bardzo, bardzo istotne. Więc ja tak jak
powiedziałem i powtarzam, ja nie neguję tych kosztów, nie jestem w stanie się odnieść do liczb konkretnych, czy one są prawidłowe, czy nie, na pewno są prawidłowe, patrząc na jakość osoby, która się wypowiadała i firmy, więc na 100% są prawidłowe. Ja nie jestem w stanie ich zweryfikować, natomiast chcę jasno powiedzieć, że tutaj są pola do optymalizacji. I tak jak powiedział pan Paweł, wielość operatorów właśnie do tego też będzie też będzie powodować. Mając monopol, trudno mówić o optymalizacji kosztowej, no bo po cóż monopolista ma optymalizować swoje koszty? I pewnie z tego powodu jest na rynku wiele organizacji odzysku opakowań, jest wiele organizacji odzysku sprzętu elektrycznego, elektronicznego i na pewno z tego samego powodu nie ma też producenta jednego napoju, tylko jest ich wielu. Więc są pola, na których ta optymalizacja jest możliwa i są też działania, które pozwolą te koszty ograniczyć. Tak jak powiedziałem, gotowe systemy odbioru, gotowe sortownie, gotowe systemy logistyki zwrotnej sieci. Więc pamiętajmy o tym, że to jest duża inwestycja w środowisko i te koszty są inwestycją, nie są wyrzucone w błoto. Dziękuję. Teraz chciałem... Ja tylko odwrócę jedną rzecz tutaj do pana Sosnowskiego, który pracuje w firmie Interzero. Jak rozumiem, nie jest to firma napojowa. Fajnie się mówi o podwyższeniu karnych opłat dla innych, tak naprawdę, bo to, co pan zaproponował, to jest propozycja, żeby podwyższyć opłaty produktowe dla wprowadzających, czyli dla firm napojowych. Świetnie się to mówi, jak się tego nie będzie musiało płacić. I druga bardzo ważna rzecz, i to, co pani ministra powiedziała, i z tym się zgadzamy, to nie myśmy opóźnili uchwalenie tej ustawy. Nie my, tylko poprzedni rząd. Konkretnie bardzo wiadomo, który rząd. I nie jest naszą winą, że nie jesteśmy jeszcze gotowi. I nie jest naszą winą, że ta ustawa jest tak źle napisana, że nie możemy powołać operatorów tak szybko, jakbyśmy chcieli. Z przyczyn bardzo naturalnych, tak? Czyli chociażby wynikających z prawa unijnego dotyczącego zasad koncentracji. I jeżeli ktoś teraz mówi, aha, no to trzeba was obciążyć jeszcze większą opłatą produktową, bo tego nie możecie zrobić, żeby was zachęcić, to naprawdę dla mnie to jest zadziwiające, szczególnie, że wszystkie firmy napojowe są zainteresowane, żeby być w systemie kaucyjnym, nie dlatego, że zapłacą karę, ale dlatego, że potrzebują zrealizować te poziomy, o których mówimy, czyli chociażby poziomy zbiórki, ale potrzebują też recyklatu. A nasz modeling sprzed 4 lat mówił nam wyraźnie, nie zrobimy tych poziomów, nie zrobimy, może w puszce, ale na pewno nie w pecie, nie zrobimy tych poziomów i nie będziemy mieli recyklatu, jeżeli nie zrobimy systemu kaucyjnego. Zbiórką w systemie pojemnikowym, czyli poprzez gminy, tego nie zrobimy. Więc absurdem jest twierdzenie, że tu się ktoś będzie ociągał. Nie, wszyscy zrobią to tak szybko, jak tylko będzie możliwe. I jeszcze jedna uwaga. Tak naprawdę mówimy o butelkach wielokrotnego użytku. W tej chwili butelki wielokrotnego użytku to głównie branża piwna. Ci najwięksi wprowadzający butelki wielokrotnego użytku to są duże browary. One mają dokładnie ten sam problem. Nie są w stanie powołać operatora, czekają na zgodę z Komisji Europejskiej na koncentrację. To teraz tak, jeśli 1 stycznia 2025 roku nie będzie takiego operatora, to oznacza, że wszystkie te butelki, 700 milionów ponad butelek, przestanie być butelkami wielokrotnego użytku. Stanie się tak naprawdę butelkami jednorazowego użytku, no bo nie będą w systemie kaucyjnym. I co to oznacza? Będziemy pierwszym krajem, który dzięki fantastycznej ustawie i braku być może zmian, które jednak postulujemy, żeby temu zapobiec, wytłucze sobie 700 milionów sztuk butelek zwrotnych. Naprawdę myślę, że będzie o nas głośno na świecie dzięki temu. To ja jeszcze może jedno słowo. To oczywiście ja tutaj się z panem zgadzam. To nie chodzi o to, żeby karać przedsiębiorców, tylko chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeżeli alternatywą będzie, a przedsiębiorcy liczą koszty, jeżeli będzie alternatywą zapłacenie 10 groszy za 1 kilogram lub złotówkę w systemie kaucyjnym, no to każdy raczej wybierze tą opcję mniej kosztowną, czyli 10 groszy. Złotówkę za sztukę, czy 10 groszy za kilogram. Więc to jest rzeczywiście ta różnica bardzo duża. I tylko na to zwracam uwagę, że to spowoduje, że nawet jeżeli będą super funkcjonujące systemy kaucyjne, czy przynajmniej założenia tych systemów, one będą naprawdę zbudowane w bardzo optymalny, dobry i taki funkcjonalny sposób, to
mało kto będzie chciał przystąpić do tych systemów, jeżeli jako alternatywę będzie miał bardzo niską opłatę produktową. Dlatego w pierwszym roku wydaje się, że ta opłata powinna być zbliżona do samych kosztów zagospodarowania tych odpadów w systemie kaucyjnym. W kolejnych latach, bo taka jest funkcja opłaty produktowej, ona ma skłaniać przedsiębiorców do przystępowania do systemu kaucyjnego. Tak to działa też w przypadku recyklingu opakowań, w przypadku funkcjonowania organizacji odzysku. Ona ma skłaniać do przystąpienia, a nie płacenia opłaty. Natomiast no, w pierwszym roku, jeżeli będzie taka alternatywa, no to spowoduje, że oprócz tego, że wizerunkowo część firm zdecyduje się na przystąpienie do systemu, no ale mniejsze firmy mogą powiedzieć, no mam tańsze rozwiązanie. Ja szczerze mówiąc dalej tego nie rozumiem, bo gdybym zaproponował, żeby branżę odpadową, czyli Interzero, opodatkować 12 miliardami karnej opłaty w roku 2025, pewnie krzyk by się podniósł niesamowity. Dobrze, teraz przekażę głos pani minister Sowińskiej, może odniesie się do tej części naszej dyskusji. Jeżeli chodzi o opłatę produktową, to tak jak powiedziałam na początku, my przewidujemy tą niewielką opłatę tylko w pierwszym roku działalności systemu. W kolejnym, w obecnym projekcie, no to jest złotówka za kilogram. Natomiast tak jak powiedziałam również wcześniej, będziemy też się przyglądać, czy na wszystkie materiały powinno być tak samo. I dopiero w kolejnym, czyli w trzecim roku działalności systemu, to jest 5 zł przewidziane. Tak, od kilograma materiału. I wtedy no, uważam, że to już po prostu jest no, taki poziom motywujący będzie rzeczywiście te firmy wytwórcze do tego, żeby wchodziły wszystkie w ten system kaucyjny. No, zostało to sprojektowane tak, no, jakby to jest pewien konsensus, tak? I zdajemy sobie sprawę, że w pierwszym roku działalności ten system kaucyjny będzie powoli się poruszał, tak? Zdajemy sobie z tego sprawę i jest to jakby forma też wsparcia biznesu, żeby wejść w to tak smoothly. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Dopytam panią minister o ten wątek ostatni, który chcieliśmy tutaj poruszyć, o który już trochę sygnalizowaliśmy, czyli odporność systemu na różnego rodzaju oszustwa, tudzież na ryzyko wypierania opakowań objętych kaucją przez opakowania, które nie są objęte kaucją. Czy w pani ocenie ten projekt, który jest przygotowany, który jest już uchwalony przez Sejm, on w pełni zabezpiecza system przed tego typu różnego rodzaju oszustwami? Znaczy ten projekt, który jest uchwalony przez Sejm, nie zabezpiecza i to był jeden z większych mankamentów. Ja tuż po przyjściu do ministerstwa, objęciu swojego departamentów, miałam wiele spotkań na ten temat i jedną z pierwszych rzeczy było przygotowanie takiej technicznej nowelizacji ustawy, między innymi, która ona w tej chwili już jest w takich międzyresortowych konsultacjach. Między innymi umożliwia państwu poprzez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska kontrolę operatorów chociażby. Więc to jest jakby pierwszy krok, ale też doprecyzowaliśmy w tym projekcie ustawy, nadal mówię, że to jest projekt, jakie dokumenty powinny składać operatorzy. No, na razie no, nie widzimy jakichś takich, nie wiem, dużych ryzyk. Mamy oczywiście te dwa zgłoszenia, o których wszyscy wiedzą. Natomiast też jakby chcemy zarządzać tym ryzykiem zawczasu. No i oczywiście kwestia tego rozwiązania kaucji za opakowaniem, czyli to też jest kolejny krok, który chcemy rozwiązać. No i tej instytucji parasolowej. Także i myślę, że to zamyka wszelką dyskusję. Tak mi się wydaje, że to są te rozwiązania, które są planowane. Pytanie o szczelność tego systemu do pana Krzysztofa Hornickiego. Jak to wygląda z pana perspektywy? Tak jak powiedziała pani minister, te działania, które były niezbędne, zostały zapowiedziane, że będą podjęte. Tak jak tutaj dyskutowaliśmy, obieg kaucji, prawidłowy obieg kaucji w systemie, czyli kaucja za produktem, jest myślę najważniejszym zadaniem do spełnienia, bo w ten sposób system będzie finansowo jak najbardziej szczelny. Pozostałe działania
to też tak jak zostało powiedziane, operatorzy, mówiąc potocznie, czyli podmioty reprezentujące, będą działać według decyzji administracyjnych, czyli według zezwoleń na prowadzenie systemu kaucyjnego. Te decyzje będą nadzorowane. Umowa, o której też tutaj było wspomniane, między podmiotami reprezentującymi, no to nie jest dyktat, tylko to jest umowa wielostronna, więc też nie będzie to narzucenie warunków przez jedną stronę reszcie. Zatem tutaj jesteśmy na dobrej drodze, jeżeli faktycznie ten obieg kaucji w systemie zostanie zapewniony, żeby to funkcjonowało. Oczywiście to jest, tak jak już mówiliśmy, ogromny projekt i jak wiemy, jesteśmy kreatywnym narodem, więc może nawet nie przychodzi nam do głowy, w jaki sposób może być system kaucyjny niewłaściwie wykorzystany. Natomiast te zabezpieczenia, które zostały zapowiedziane, w mojej ocenie są wystarczające. Jest to naprawdę dobry kierunek. To samo pytanie do Pawła Sosnowskiego. To jest dobry kierunek, natomiast no, nie unikniemy tych fraudów na początku. To tak wyglądało we wszystkich krajach niestety. I z latami dopiero te systemy, gdy już no, funkcjonowały, nabywały doświadczeń, udawało się ograniczać, ale to też w 100% zazwyczaj nie udaje się. Natomiast no, będziemy korzystać tutaj, wszyscy, którzy będą tworzyć te systemy, będą korzystać na pewno z już doświadczeń innych krajów i właśnie tych problemów, które tam się pojawiały, żeby je uniknąć, bo faktycznie to wyzwanie jest bardzo duże. No, oznakowanie odpowiednie opakowania to już jest jedne z tych rzeczy, które ograniczą, nie wyeliminują, ale ograniczą powstawanie tych nieprawidłowości. No a to jest tak naprawdę czynnik ludzki bardzo też istotny, dlatego zabezpieczenie systemów kaucyjnych poprzez kilkokrotne liczenie opakowań, to też jest ta droga, która pozwoli na wyeliminowanie właśnie tych nieprawidłowości, które mogą powstawać w tych systemach i zapewne będą, tak jak w każdym systemie, który był uruchamiany w Europie. Pani Joanna Leniewska-Gogola, też pytanie o te zabezpieczenia systemu. Może też trochę na tle doświadczeń innych krajów, jak to jest rozwiązane w innych krajach, czy tutaj jakby jesteśmy zgodnie z tym, co jest w innych krajach? Znaczy, to ja może tutaj też jeszcze wrócę do pytania, które w ogóle mamy jako temat naszej debaty, czyli czy jesteśmy gotowi. Jeżeli producenci recyklomatów mówią, że nie są gotowi na to, żeby jakby zaopatrzyć cały rynek w pierwszych latach funkcjonowania systemu właśnie w te maszyny, które będą umożliwiały jakby jednokrotne zeskanowanie opakowania, i jeżeli sklepy, a nawet szerzej mówiąc punkty zbiórki, bo pamiętajmy, że to nie tylko sklepy mogą być punktami zbiórki, nie są gotowe na to, żeby postawić też te maszyny na teraz, no to powszechna będzie zbiórka manualna. I teraz pytanie znowu pojawia się, czy będziemy szli tym tokiem, który był x lat temu budowany w Niemczech i powstały centra zliczania i wówczas jakby to było pewne zabezpieczenie przed faktycznie tymi oszustwami. No czy jednak trochę przeskoczymy te doświadczenia i pójdziemy w coś, co jest jakby możliwe w trzeciej dekadzie XXI wieku, czyli w jakieś indywidualne znakowania poszczególnych jakby opakowań napojowych, co faktycznie wówczas uniemożliwiłoby ponowne jakby skanowanie, podwójne naliczanie opakowania i kaucji. Ale to znowu się wiąże z tym, czy jesteśmy wtedy z tym gotowi w 2025 roku. Więc jakby też nie możemy patrzeć tak bardzo wprost jakby i kopiować doświadczeń innych krajów, no bo pamiętajmy, że często się odnosimy tam do Łotwy, tak, do Estonii, do Słowacji, gdzie te kraje tak naprawdę są wielkości naszego jednego województwa, w związku z czym patrzmy na te rozwiązania, ale no, patrzmy też na możliwości technologiczne, które mamy w XXI wieku i zastanówmy się nad tym, czy nie możemy uniknąć jednak tej manualnej zbiórki i jednak wejść w to indywidualne znakowanie tych opakowań. Więc myślę, że to jest to. I jeszcze jedną rzecz tylko chciałam a propos tej logistyki zwrotnej, o której też tutaj była mowa, no bo w logistyce zwrotnej również mogą się pojawiać pewne jakby niedociągnięcia, o tak może to nazwę, fraudy ładnie nazywając. Natomiast pamiętajmy, że
te przepisy pożarowe z 2018 roku też spowodowały to, że teraz ta logistyka zwrotna na przykład jest bardzo trudna i niektóre jednostki jeszcze do tej pory walczą z tym, żeby ustanowić tą maksymalną możliwą masę do magazynowania i nie mają jeszcze pozwoleń i na te pozwolenie już od 5 lat czekają. W związku z czym jakby tych rzeczy, które jest do naprawienia, żeby tych oszustw było jak najmniej, jest jeszcze bardzo, bardzo dużo, a mamy 9 miesięcy. I pytanie do pana Andrzeja Gantnera też o tę odporność systemu na oszustwo. Proszę państwa zmartwić, naprawdę bardzo poważnie. Akurat reprezentuję firmy, które tworzyły systemy kaucyjne we wszystkich krajach, gdzie te systemy są i są również udziałowcami operatorów, którzy te systemy prowadzą. Obecna ustawa powoduje, że system jest dziurawy jak sito po prostu. Jak sito. Jesteśmy kompletnie nieodporni na żadne fraudy. Absolutnie na żadne. Nie mamy jednego systemu tak naprawdę rozliczeniowego. To jest pierwsza rzecz. Nie mamy nawet ustalonego według, co będzie tak naprawdę podstawą do tego rozliczenia. Czy to będzie kod EAN, czy może jakikolwiek inny kod. Pamiętajmy, mamy do oznakowania teoretycznie 12 miliardów opakowań, żeby to miało ręce i nogi, tak? Nawet tego nie wiemy. Nie mamy jednego wzoru antyfraudowego. Większość krajów w tej chwili posiada specjalne dodatkowe oznakowania, specjalnym tuszem, specjalnie kodowane. Dlaczego? Po to, żeby nie tracić miliardów euro na systemie kaucyjnym. Ja tylko przypomnę, że głównymi beneficjentami systemu kaucyjnego w Niemczech byli Polacy i Rumuni. Tak, żebyśmy mieli jasność. Po prostu wprowadzali opakowania ze swoich obszarów butelkowych na teren Niemiec i dzięki słabości tamtego systemu odzyskiwali kaucję. I my już wiemy, że ci, którzy są zainteresowani taką działalnością, patrząc na to, jaką mamy ustawę i że nie mamy żadnych zabezpieczeń tak naprawdę, te butelki już się robią. Te butelki już się robią i to nie są sztuki. To są setki milionów sztuk, które ktoś wprowadzi na teren Polski i to zrobi. Ja mam pytanie, kto za to zapłaci? Kto zapłaci małemu sklepowi, który nie będzie w stanie rozpoznać, czy to jest prawdziwa butelka, czy nie? Bo będzie miał tylko znaczek kaucji i nic więcej. A znaczy kaucji to ja sobie na drukarce mogę nadrukować w domu, jak się bardzo uprę. Kto zapłaci za chociażby za takie straty? Na to pytanie na razie nie ma odpowiedzi. Ile czytników będzie musiał mieć sklep, żeby odczytać, czy może wypłacić kaucję, czy nie może wypłacić kaucji? Czy ma pobrać kaucję, czy ma nie pobrać? Ile czytników? 5, 10, 20? Tylu, ile jest operatorów? Nie mamy jednego systemu rozliczeniowego, nie mamy nawet pomysłu na to, jak to ma wyglądać, bo teoretycznie jak w Niemczech, po wielu, wielu latach poniesienia potężnych strat, w końcu wielu operatorów doszło do wniosku, zróbmy jeden system rozliczeniowy. Chwała im za to, tak? W końcu my od razu mamy oczywiście wielu operatorów i okej, okay, i nikt już tym nie dyskutuje, co kto lubi, rynek i tak pokaże, co miało sens, co nie, ale na 1 stycznia 2025 nie mamy nawet pomysłu, jak ta czapka miała wyglądać, jak ten system miał wyglądać, jaki system kodowania użyje, jaki system rozliczania. To jest po prostu zaproszenie do fraudów na olbrzymią, potężną skalę. I naprawdę mówienie o tym, że nasz system jest szczelny, sorry, no to ja nie bardzo tego rozumiem. Ten system jest nieszczelny na wielu poziomach. Tak jak mówiłem, pierwszy operator, który dostanie koncesję, będzie rządził całym rynkiem. Całym, bo tak mówi ustawa. Wszyscy pozostali operatorzy będą musieli podpisać z nim umowę. Ustawa nie mówi ani w jakim terminie, nie mówi. Może ten operator pierwszy być za rok, może za dwa, a może za trzy. A bez takiej umowy nie będzie można uruchomić swojego systemu kaucyjnego. Nie będzie można. Ustawa nie mówi na jakich warunkach. Zaproszenie wręcz do zmowy, po prostu w kierunku jakby narzucania warunków. To, co jest w ustawie, teoretycznie każdy operator będzie mógł zebrać wszystkie opakowania, jakie są w danym miejscu. Pytanie tylko, jak się będzie z nich rozliczał z pozostałymi operatorami. Nie ma żadnych kompletnie zasad. Kompletnie zasad. Co oznacza, że może powstać operator, który skupi się wyłącznie na zbieraniu tych opakowań. Co więcej, on będzie płacił sklepom tyle, ile tylko będą chciały. Bez żadnego problemu. A potem co on zrobi? On powie tak do pozostałych operatorów. Chcecie swoje opakowania? Chcecie? No to zapłaćcie. I to nie będzie złotówka. I to nie będzie złotówka. I zwracam na to uwagę, że niestety pod tym względem, pod wieloma innymi, ale pod tym względem jesteśmy po prostu kompletnie nieprzygotowani do uruchomienia tego systemu i trzeba będzie wziąć na siebie konsekwencje za to, co się zacznie dziać od 1 stycznia 2025 i za te pieniądze, które będą traciły sklepy,
operatorzy, a na koniec dnia tak naprawdę my jako społeczeństwo. I dlatego zróbmy to w końcu, chociaż w tym kraju, chociaż jedną rzecz dobrze, a nie wprowadzajmy prowizorek, które do niczego dobrego nie doprowadzą, a będą kosztowały nas wszystkich olbrzymie po prostu pieniądze. Dobrze, dziękuję bardzo. Na zakończenie chciałem jeszcze przekazać głos pani minister z prośbą o pewne podsumowanie, bo to jednak okazało się, że jest dużo wyzwań tutaj zgłaszanych przez uczestników debaty. Taka prośba w takim razie o końcowe podsumowanie tej dyskusji i też odpowiedź na to nasze tytułowe spotkanie, tytułowy temat, znaczy temat naszej debaty, czyli czy jesteśmy gotowi na wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce. Wyzwań jest rzeczywiście bardzo dużo. Zdajemy sobie z tego sprawę i tak jak powiedziałam, ministerstwo pracuje już od 3 miesięcy prawie nad tymi rozwiązaniami. Pierwsze już wypracowaliśmy, kolejne już zgodziliśmy się co do tych rozwiązań i pracujemy nad ich wdrożeniem do prawa. Zrobimy wszystko, żeby zdążyć na czas. Pierwszy rok traktujemy, że będzie to rok startowy, gdzie wszyscy będziemy się uczyć tego systemu. Szanowni Państwo, ja z zawodu jestem ekonomistką i wdrażałam również systemy komputerowe w firmach. I wiem, jakie to jest duże wyzwanie, jak cały zespół musi ciężko pracować po to, żeby dotrzymać terminu 1 stycznia, po to, żeby firma nie upadła. I wiem, jaka to jest odpowiedzialność. Ale jestem przekonana, że to się może powieść. Zwłaszcza, że nie musimy ruszyć na 100%. Możemy ruszyć na 80%, na 70%. Możemy, bo tak było też w innych krajach. Zrobimy wszystko, żeby było jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To na tym zakończymy naszą dyskusję. Pani Anita Sowińska, podsekretarz stanu z Ministerstwa Środowiska i Klimatu. Bardzo dziękuję. Pan Paweł Sosnowski, pełnomocnik zarządu do spraw regulacji środowiskowych Interzero Polska. Pani Joanna Loniewska-Gogola z firmy Deloitte, zastępca dyrektora w doradztwie w zakresie zrównoważonego rozwoju Europa Środkowa. Dziękuję. Krzysztof Hornicki, wiceprezes zarządu Krajowy System Kaucyjny Zwrotka. Dziękuję. I pan Andrzej Gantner, wiceprezes, dyrektor generalny Polska Federacja Producentów Żywności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.